Doczekaliśmy świtu, robi się chłodno, obudziły się pierwsze ślimaki. Co zaproponujemy na pożegnanie? Straszną rzecz, najbardziej obrazoburczą rzecz dzisiejszej nocy. Zespół, który nie dość, że pierwotnie nazywał się Pagan Angel, czyli pogański anioł, to potem zmienił nazwę na Anathema, klątwa. Ponadto od zespołu odszedł Darren White, ich poprzedni lider, zastąpił jego jeden z braci Kavanagh. W zespole jest taka mała mafia, trzech braci kieruje tym zespołem. Grupa była w Polsce w tym roku w lutym i marcu na koncertach i podczas tych koncertów właśnie został zarejestrowany ten koncert, który zobaczymy dzisiaj. Tomku, bardziej złośliwi powiadają, że Anathema ciągle jest w cieniu grupy My Dying Bride. Czy to znaczy, że oni są mniej popularni, czy też może gorzej grają? Ja myślę, że tak faktycznie mówią, tylko złośliwi. Oni wcale nie są gorsi. Uważam, że są na tym samym poziomie, a może dla innych fanów nawet lepsi. Nowa płyta, która okaże się w listopadzie, na pewno zaprzeczy zdecydowanie tym kłamliwym informacjom. Niewątpliwe jest, że oni grają ostrzej od Tiamatu, od My Dying Bride. Wobec tego mam pytanie do Was. Czy mamy zaproponować Anathemę na uśpienie, czy też na przebudzenie? Po klątwie nikt nigdy jeszcze nie obudził się. Zostało nam ostatnie pytanie, prawda? Tak, dla tych, którzy jeszcze nie zasnęli, ostatnie pytanie. Grupa Anathema gościła w Polsce kilka razy. Prosimy o podanie o roku, w którym przyjechała do Polski po raz pierwszy. I żegnamy się, prawda? Dobranoc, cześć. Cześć.